Kriokomora jest oddziaływaniem ogólnoustrojowym na pacjenta. Jest to oddziaływanie zimna w granicach minus 110, minus 180. To zimno trzeba w jakiś sposób rozprowadzić. Do tego służą sprzęty, rowery, bieżnie, rowery pionowe, poziome, orbitreki. Dzięki dodatkowym pieniądzom, które uruchomiła Unia Europejska w ramach projektu React-EU, możliwe jest zakupowanie zarówno takiej kryokomory, ale i wyposażenie całego centrum rehabilitacji. Dzięki temu centrum będą mogli tu być leczeni ludzie nie tylko, którzy ciężko przeszli COVID, ale też, którzy ciężko przeszli różnego rodzaju operacje albo mają poważne schorzenia.